Tak, mówiąc o tej orkiestrze górniczej, to mi się taka nasuwa refleksja. Czasami Polaków, Ślązaków próbują dzielić tą, w cudzysłowie, ukrytą opcją niemiecką. Mam wielu znajomych, kolegów, przyjaciół spoza Śląska i oni mnie często pytają, jak to jest z tymi Ślązakami. No bo tu są losy rzeczywiście pomieszane, poplątane. Tak, historia. Tak, historia śląska, dokładnie. Ja, im, jest to trudno im wytłumaczyć językiem politycznym. I dlatego przypomniał mi się teraz taki dowcip, który zwykle opowiadam, taką dykteryjkę, która doskonale moim zdaniem oddaje śląskie realia. Otóż mówiliśmy tradycja, próba orkiestry dętej na Śląsku. Dyrygent pyta, trombiten fertig, ja fertig, klarneten fertig, ja fertig, alles fertig, ja wir sind fertig, so, ein, zwei, drei, Boże coś Polskę. I to jest Śląsk. Gwara Śląska też to jest coś wspaniałego. Kiedyś żeśmy się tego wstydzili. Dzisiaj na szczęście mówi się o Gwarze Śląskiej. Jest próba uznania go za język regionalny. Co to komu przeszkadza? Nie wiem. Niech ludzie się czują Ślązakami. My jesteśmy Ślązakami, czuję się Polakiem. Nie widzę w tym żadnej sprzeczności.